To na pewno tutaj? Tak. To siedziba amerykańskiej partii nazistowskiej. 10 lat jestem taksówkarzem i nigdy tego nie widziałem. Nie żałuję. Da pan sobie radę? Tak. Dziękuję. Alex Haley. Jestem umówiony z komendantem George'em Lincolnem Rockwellem. Nice day. Ładny dzień dzisiaj. You can come in. Może pan wejść. Oszukał mnie pan. Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, nie. Zapytał pan, czy jestem Żydem. Powiedziałem prawdę. Nie jestem. Słucham. Zanim zaczniemy rozmawiać, chciałem zapytać, po co panu pistolet? Zabezpieczam się. Nie mam styczności z takimi jak ty. Nazywamy was czarnuchami. Wiele osób tak mnie nazywało, ale pierwszy raz mi za to zapłacą. Co macie przeciwko nam, czarnuchom? Nic. Ale biali ludzie nie pozwolą, żebyście się z nimi mieszali. Ma pan prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich Amerykanów? Mówię to samo, co Malcolm X. Wypowiadam się w imieniu większości białych. Mieszanie ras się nie uda. Przeciętny Murzyn nie pasuje do współczesnego społeczeństwa. Historia pokazuje, że czarni nic nie zrobili dla naszego narodu. A miliony Afrykańczyków i ich potomków, którzy budowali ten kraj? Ich wkład to była fizyczna praca. Mogły to robić konie albo wytrenowane małpy. Zdjęte z drzew, które rosną w Afryce, skąd zabrano was. Przeciętny czarnuch jest mniej inteligentny od białego. Nie ma na to dowodów. Ty jesteś inteligentny. Dobrze mi się z tobą rozmawia. Ale ty nie jesteś czarny w 100%. Masz w sobie białą krew. Prawda? Tak. Inteligencję dała ci moja rasa.
Krew białego człowieka może sprawić, że czarnuch staje się inteligentny. Najwybitniejsi genetycy twierdzą, że przedstawicieli poszczególnych ras nie można hierarchizować na podstawie genów. To oznacza, komendancie, że wszyscy ludzie, również mieszańcy, zostali stworzeni równi. Zaraz się rozpłaczę. Te bzdury o równości zaczął rozpowszechniać żydowski antropolog Franz Boas. Czy Hitler miał prawo unicestwić 6 milionów Żydów? Hitler nie unicestwił żadnego Żyda. To się nie wydarzyło. Mój analityk dowiódł, że zdjęcia, na których są ponoć martwi Żydzi, to zdjęcia niewinnych Niemców, zabitych przez aliantów podczas bombardowania Drezna. Czy utrzymujecie się z wysyłanych pocztą broszurek nawołujących do nienawiści? Nasi członkowie płacą też składki. No i dostajemy dotacje od ludzi, którzy doceniają naszą działalność. Mamy też dodatkowe dochody. Na przykład z naszych imprez muzycznych. Co to za imprezy? Festyny patriotyczne, na których śpiewamy nasze piosenki. Na przykład jakie? Pamiętaj, że sam o to poprosiłeś. Krzycz z radości. Nadszedł triumf białego człowieka. 20 milionów małp na przystani czeka. Ameryka dla białych. Czarni do Afryki. Daj tej czarnej małpie kij i niech stąd ucieka. Chcesz usłyszeć więcej? Nie. Mam już ogólne pojęcie. Człowiek powinien stać dumnie pod swoją flagą i mówić, kim jest. To właśnie próbujemy robić. Macie piosenki antyżydowskie? Oczywiście. Bardzo lubię W 72 zginie Żyd. Na melodię Mademoiselle Zamarmontier. W 72 zginie Żyd. Parlez-vous. Niech krztusi się i bekon żre. W koszernym piekle smaży się. Refren się powtarza. Nie pamiętam ostatniej zwrotki.